Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach planowana inwestycja nad Zalewem Sobótka, gratulacje dla policji z okazji stulecia, a na koniec prezentacja zawodników Wisły Płock. Płock chce utworzyć nad Zalewem Sobótka centrum sportowo-rekreacyjne. Do współpracy zaproszono prywatnych partnerów. To ma być miejsce dla całych rodzin. Nad Zalewem Sobótka ma powstać centrum sportowo-rekreacyjne, a przynajmniej takie są plany. Do udziału w tym przedsięwzięciu Urząd Miasta Płocka zaprasza prywatnych partnerów. Porozumiewamy się z prywatnym inwestorem, który realizuje nam jakieś przedsięwzięcie, a następnie eksploatuje je, natomiast my jako miasto ponosimy koszty jakby funkcjonowania tego przedsięwzięcia i po okresie przeważnie 25 latach jesteśmy w stanie jakby odkupić dane przedsięwzięcie. Partner będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych. Chcielibyśmy, by powstało ono w północnej części. Jak będzie wyglądać, to właśnie troszeczkę zależy od tego potencjalnego partnera. Możemy sobie oczywiście dać taki przykład, że widzimy tam duży budynek gastronomiczny, budynek z krytymi kortami tenisowymi, z kortem do squasha, obok mniejszy budynek, na przykład z jakąś wypożyczalnią sprzętu wodnego, pomieszczeniami ochrony, a obok na przykład mogą istnieć jeszcze takie obiekty jak boisko na przykład do siatkówki plażowej, plac zabaw, siłownia pod chmurką. Nawet możemy się pokusić w tej wizji o budowę kolejnego molo, tym razem nad Zalewem Sobótka. Wnioski o przygotowanie centrum można składać do 2 sierpnia do Urzędu Miasta Płocka. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej magistratu, to jest www.plock.eu. W miniony piątek policja obchodziła wyjątkowy okrągły jubileusz. W Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbyły się uroczystości z okazji 100 lat istnienia Policji Państwowej. Ponad 200 osób z policjantami i oficjelami na czele. Tak było podczas piątkowej uroczystości w Państwowej Szkole Muzycznej, podczas której policjanci świętowali 100 lat istnienia Państwowej Policji. Były ważne słowa, awanse i odznaczenia. W tym roku ponad 100 płockich policjantów nominowano na wyższe stopnie. Uhonorowano także samorządowców, fundacje i instytucje, z którymi mundurowi na co dzień współpracują. Podczas uroczystości mówiono o odpowiedzialności, jaka spoczywa na policjantach. Wspomniano także ważne historyczne wydarzenia. Adam Łaszczewski, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA, przypomniał na przykład, że kiedyś policja dzieliła się na mundurową, śledczą i policyjną, a codzienna praca polegała na przestrzeganiu prawa na ulicy. Najważniejsze było zaś zwalczanie przestępczości. My życzymy funkcjonariuszom jak najprzyjemniejszej pracy, najlepiej bez konieczności podejmowania interwencji. Piątkowy wieczór w amfiteatrze był gorący. Mnóstwo kibiców przyszło zobaczyć prezentację piłkarzy Wisły Płock. Sezon ekstraklasy rozpoczęty. Na kilka dni przed pierwszym meczem Wisły Płock nafciarze pokazali się kibicom. W spotkaniu, które miało miejsce w płockim amfiteatrze, zaprezentowano piłkarzy w nowych strojach i zdradzono cele na 2019-20 rok. Najważniejsze póki co zwycięstwo z Górnikiem. Kapitan zespołu podkreślał też wagę wsparcia z trybun. W ramach wydarzenia zaprezentowano skład Wisły Płock oraz nowe trykoty w 3 wersjach. Domowej, niebiesko-biało-niebieskiej, wyjazdowej, białej i alternatywnej czarnej. Zaprezentowano także sekcję esportową oraz sekcję pięściarską. Te ostatnie rozegrały w trakcie prezentacji pokazowe starcia. Pierwszy mecz Wisły Płock w poniedziałek 22 lipca o godzinie 18. Rywalem nafciarzy będzie Górnik Zabrze. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.